Odeta Moro, dzień dobry, witam was bardzo gorąco. Dziś wyjątkowi goście, powinnam powiedzieć po prostu dziady z szuflady, man i materna, czyli dziady z szuflady. Specjalnie spotykamy się tutaj, co prawda pan Wojciech analogowo, oldschoolowo, a pan Krzysztof zdalnie, bardzo w nowoczesny sposób, ale mam nadzieję, że to nie utrudni nam tej rozmowy, a rozmawiać będziemy o podcaście, który to dziś wieczorem, dokładnie o godzinie 19, ma swoją premierę, Man i Materna, dziady z szuflady. Tak. Panie Wojtku, to pan jest autorem tego tytułu. Dziady z szuflady. To tak, samo to, z serca wyszło? To mi przyszło do głowy i nagle się okazało, że zaakceptowaliśmy to. Ale jeśli pani pozwoli, to ja się przywitam, bo ja ostatnio w telewizji widziałem, że trzeba się grzecznie witać. To ja mogę? Tak, oczywiście. Chciałem powiedzieć dzień dobry pani, dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry rządowi, dzień dobry wszystkim ministrom, dzień dobry Polsko, dzień dobry krajom ościennym. Dzień dobry. Bardzo ładnie. Panowie, poczyniliście coś, co się nazywa podcast. Tak. To bardzo takie zachodnie słowo, podcast. Czym jest podcast? Ja się bałem, że pani zapyta o to. Krzysiek chyba wie. Panie Krzysztofie, czym jest podcast? Pan jest tym nowocześniejszym egzemplarzem w tym duecie. Oj, wcale bym tak nie powiedział, ale podcast jest dla mnie nową formą spotkania z Wojtkiem i to mnie najbardziej w tym urzeka po latach i sprawia mi wielką przyjemność. Dlatego specjalnie nie zastanawiam się nad nazewnictwem, tylko po prostu uczestniczę w czymś miłym, przyjemnym. Bo przypominam sobie lata naszej współpracy, przypominam sobie sposób patrzenia na świat, który w wielu punktach mamy wspólny. Przypominam sobie, że jesteśmy osobami, które jak do siebie mówią, to sobie nie przerywają. W związku z tym ja teraz zakończę zdanie, a Wojtek na pewno zacznie następne. No widzi pani, i zachowa się tak jak teraz nowoczesny rozmówca. Nie odpowiedział na pani pytanie, ale zajął dość dużo czasu. Tak, i nawet się nie rozłączył. Tak, z uchem jest, bo cały czas wiem, że pan Krzysztof jest w stresie. Stresie, że połączenie może się urwać. Ja jestem w stresie, bo ja jestem bardziej analogowy niż cyfrowy. Pandemia mnie nauczyła takiego sposobu łączenia się przez nowoczesne urządzenia. I bardzo jest śmieszne, że pierwsze tego typu połączenie miałem właśnie z Wojtkiem, kiedy robiliśmy wspólnie wywiad do pewnego pisma, którego nazwy nie wymienię, żeby go przypadkiem nie reklamować. A teraz już nie ma sensu, bo ten wywiad się ukazał. Jakie to jest teraz proste. Panowie, spotkaliście się po latach w studiu, postawiliście sobie mikrofony, spojrzeliście sobie głęboko w oczy i zaczęliście po raz kolejny w swoim życiu komentować. Tym razem trochę wyciągając z szuflady tematy, czy komentujecie rzeczywistość? Ja słuchałam częściowo tych podcastów. Udało mi się posłuchać podcastu, gdzie dużo rozmawiacie o młodzieży. No to jest jeden z tematów, ale tak naprawdę ja taką niewielką korektę wprowadził, bo ten podcast to jest tak, jakby nagle w nasze życie wskoczył mikrofon, bo my często kontaktując się czy osobiście, czy via tam te druty, wszystkie komunikatory, to komentujemy to, co nas otacza. I nagle się okazało, że część tego naszego komentowania została zarejestrowana i tak to się zrobiło. No ale przecież jest Pegasus. Po co wam mikrofon? Tak, tylko oni nam nie udostępniają swoich nagrań. A wy udostępnicie swoje widzom i słuchaczom Onetu. Już dziś o 19:00. Tam porozmawiacie między innymi o młodzieży. Ja do tej młodzieży cały czas dążę, bo uważam, że to jest wierny towarzysz rozmów. To jest grupa, która może was pamięta z waszych dobrych, złotych czasów, a może nie. Przebijecie się przez tych młodych ludzi?
Ja jestem przekonany, że nas nie pamięta, przynajmniej nie miała takich szans, bo jej nie było wtedy, kiedy myśmy działali telewizyjnie, ale w międzyczasie wyrośli zupełnie nowi, inni, dzielni polscy patrioci. Są młodzi, prężni, będą po prostu dbali o nasz kraj, ale są bardzo ciekawi, to znaczy posługują się innymi komunikatorami niż my się posługiwaliśmy. Czego innego oczekują od telewizji, czego innego oczekują od sposobu rozrywkowego czasu. Bardzo szybko mówią, nie można ich zrozumieć w wielu wypadkach, no a poza tym odkrywają Amerykę. Mówią na przykład stand-up na coś, co jest monologiem i co funkcjonowało no, w starych czasach kabaretowych jeszcze przed wojną. Czyli są po prostu inni i odkrywają świat. I z jednej strony jest to fascynujące, że są tacy, nie mają żadnych obciążeń, nie mają żadnych traum, które musieliby przeżyć w swoim życiu, tak jak my to mieliśmy. Ja już nie mówię o jeszcze starszym pokoleniu, czyli pokoleniu wojennym. My mamy za sobą pewne traumy, my mamy przeżycia, my mamy walkę o nową Polskę za sobą, no ale okazuje się, że walczymy o nią bezustannie właściwie i bardzo by było miło, gdyby ta młodzież zrozumiała, że warto o to walczyć. A nie macie takiego poczucia, że wszystko wokół was się starzeje, a wy nie? Ja to na przykład specjalnie nie jeżdżę tramwajem, żeby mi ktoś nie ustąpił miejsca, bo to by mnie dobiło. Także ja próbuję głową żyć w tym czasie, jak byłem młodszy. No a co do tej wypowiedzi, to Krzysiek chyba napisze podręcznik, bo on tak obszernie odpowiada, że ja właściwie tylko go słucham. Co jeszcze potrzebuje waszego komentarza? Za jakie tematy zamierzacie się wziąć? Za wszelkie, jeśli tylko wytrzymają ci, którzy nas wyświetlają i ci, którzy nas ewentualnie będą słuchać. A co do młodzieży, to taką mam obawę, czy nas zrozumieją, bo my mówimy innym językiem. Ale jeśli zrozumieją, no to będziemy gadać. Panie Krzysztofie? Ja chciałem udzielić głosu Wojtkowi, bo widzę, że po prostu ma do mnie żal, że zabieram mu czas. Nie, ja po prostu wpadłem w zdumienie, że masz tyle ciekawych spostrzeżeń właściwie na jednym oddechu, ale proszę bardzo, to jest wolny kraj. No tak. No więc właśnie na tym polegają między innymi nasze rozmowy, że trochę się przekomarzamy, a poza tym najważniejszą dla mnie sprawą jest przyjemność rozmowy z Wojtkiem, którą sobie przypominam po prostu, bo 10 lat naszej współpracy i naszego duetu to było pasmo nieustannych spotkań i pracy mózgowej, ale przede wszystkim, co teraz też mi trochę towarzyszy, odcięcia się od tej szarej rzeczywistości, która nas wtedy otaczała, a teraz też daje się nam we znaki w pewnych dziedzinach. Tak, tych dziedzin jest dużo. Powiedzcie, o czym byście nie chcieli gadać? O czym nie chcielibyśmy? Ja pani powiem tak zupełnie otwarcie, już bez żartów. W związku z tym, że co pewien czas nie wytrzymuję i czy to w Radiu Nowy Świat, czy na jakichś Facebookach wypuszczam w siebie jakieś komentarze, to najmniej bym chciał rozmawiać o polityce, bo to jest już tak wyświechtane, tak przewidywalne, tak pełne niechęci wzajemnej, że ja nie chcę się w tym nurzać. Na ile mogę, to chcę od tego uciec. Panie Krzysztofie? Ja nic nie mogę do tego dodać, bo się całkowicie z Wojtkiem zgadzam i też mam tego dosyć. I tak sobie pomyślałem, że z tego, co zrobiliśmy do tej pory, to nie ma tam żadnych wątków politycznych, nawet takich naszym, że tak powiem, sposobem przymrużenia oka na pewne rzeczy, które się dzieją. Poza tym my
zawsze staraliśmy się po prostu komentować rzeczywistość w sumie w sposób życzliwy, bez specjalnych złośliwości. Być może dlatego, że bardzo lubiliśmy żart abstrakcyjny, a to, co się dzieje dookoła, jest tak abstrakcyjne, że właściwie jest nie do ujęcia i nie do skomentowania w taki sposób, który mógłby być łagodny. Ale dzięki wam, bo młodzież teraz bardzo aktywnie słucha podcastów, dzięki wam taki młody człowiek nauczy się też wielu bardzo, bardzo oldschoolowych słów. Czy to prywatka, czy to potańcówka, bo pan Krzysztof chodzi na dyskoteki, dowiedziałam się z podcastu między innymi, natomiast... On bez przerwy chodzi. Bez przerwy chodzi, tak. Tam ogląda sobie, jak ludzie dziwnie się poruszają. Więc rozumiem, że to ma też jakąś misję taki podcast. Chcecie uczyć młodego człowieka bardzo oldschoolowych słów, które przestały funkcjonować, tak? Mnie to trochę śmieszy, bo pani użyła takich słów, które w moim pojęciu one są oldschoolowe, ale dla mnie to, co jest oldschoolowe, to jest jeszcze głębiej w przeszłości. Ja bym chciał, żeby młodzież, ta, która się nie spotkała z takimi słowami trudniejszymi, jak na przykład, nie wiem, konfabulacja albo eliksir, albo coś takiego, żeby oni poszerzyli swój wokabularz. To też jest słowo, bardzo zapożyczone, ale użyte w polskim czasem, bo ja mam taką obawę, że oni dochodzą do sytuacji, w której wystarczy im słownictwo zamykające się w liczbie 50 słów, może 60, no, a to jak... trochę mało jest. Ale panowie, jakbyście mieli jednym hashtagiem opisać wasz podcast, to cóż to byłby za hashtag? Dziady. Hashtag dziady? Ja. Spojrzenie było takie, że przez moment zastanawiałam się i bałam się odpowiedzi. Panie Krzysztofie. Ja się z tym znowu, oczywiście, że tak. Założyłem, że wiem, co to jest hashtag, bo w pierwszej chwili byłem co najmniej zdumiony tym słowem, ale jeśli jednym słowem, to dziady jak najbardziej, ale nie dziadersi. Nie dziadersi. Słuchajcie, w tym wszystkim, bo ja przysłuchałam sobie, miałam tę przyjemność posłuchania dwóch podcastów i miałam takie poczucie, że jestem z wami, że jestem tam w środku. Dużo sentymentów mi się tak otworzyło i uruchomiło. Dużo rzeczy, które jeszcze bym chciała raz usłyszeć albo dopowiedzieć. Wiecie, że po przesłuchaniu dzisiaj o 19:00 pierwszego odcinka, rzesze waszych miłośniczek, może dziadów w wersji kobiecej, znów się odezwą. Co zamierzacie z tym zrobić? Dlaczego pani nas chce zamknąć w tej strefie wiekowej, schyłkowej? No może też odezwą się młode, nie wiem. Znajdzie się ktoś, kto ma 40 lat, taki gówniarz jakiś. Mnie się wydaje, że... Mówię, tylko po prostu jestem tak skonfundowany tym opóźnieniem po prostu, że staram się dobierać słowa i kropkować, żeby nie wpadać wam w słowa, bo to jest trudne. Otóż ja uważam, że my możemy się również spodziewać czegoś, czego nie doświadczyliśmy w czasach telewizyjnych, czyli po prostu hejtu. Bo przecież nie jesteśmy ludźmi, którzy zabiegali o swoją popularność, a hejt jest tak nagminny i tak powszechny, że wreszcie po prostu kolejny raz dowiem się, kim jestem, prawda? Bo dawniej to była tajemnica. Była tajemnica dlatego, że nikt nie miał odwagi bez nazwiska czegoś napisać o mnie. No jak skończymy tę rozmowę, to ja ci powiem, kim jesteś. Będziesz przygotowany. No dobrze. Jestem podły trochę. Trochę tak. Trochę tak. Dobrze, słuchajcie. Ustaliliśmy, że w jednym z podcastów rozmawiacie o waszym wieku. Tutaj między wami jest tylko 8 miesięcy różnicy. No, to jest bardzo dużo. To jest jednak spora różnica. To jest różnica doświadczeń, bytności na świecie. Tak,
To jest jednak dużo. Oczywiście, ja jestem 8 miesięcy. No dobrze. Jeżeli wy jesteście dziadami w swoim wieku, to kim jest moje pokolenie? Ja mam 45 lat. Uwaga, tak się teraz powinno zachować. Absolutnie pani nie wygląda. Dziękuję, dziękuję. O, tylko to była taka prowokacja szybciutka. Panie Krzysztofie. Ja uważam, że wygląda pani po prostu. Tak się teraz powinno zachowywać, bo kobiecie, jak się teraz powie komplement, to można dostać w twarz po prostu. Więc pani na pewno nie powiedziała tego kokieteryjnie, skoro się przyznała do tego, ile ma lat. Nie wygląda pani, ale wygląda pani. Proszę się nie martwić, musiałby pan dostać w monitor, więc jest pan bezpieczny. Tak. Nie, wie pani, rzeczywiście kwestia przeprowadzania jakiejś cezury pokoleniowej, ona być może niektórym ułatwia funkcjonowanie, ale ja marzę o tym, żeby ona nie była tak wyraźnie zarysowywana, żeby ludzie rozmawiali ze sobą, dlatego że im się dobrze rozmawia, a nie dlatego, że oni patrzą sobie w dowód osobisty, ewentualnie mówią, co ty wiesz o życiu, albo ja w twoim wieku. Dobrze było jednak to łączyć i dlatego trochę liczę na tą młodszą słuchalność, żeby oni zrozumieli, że my nie jesteśmy jakimś skansenem, do którego się wchodzi ze specjalnym przewodnikiem, tylko jesteśmy facetami, którzy póki co żyją w tym samym świecie. Panowie, jeszcze zapytam was o to, czy w pewnym wieku, w waszym wieku, można powiedzieć wszystko. Podobno tak jest. Podobno tak jest, ale ja mam pewne postawione płoty i zagrody, przez które nie przechodzę, bo tak po prostu uważam. Panie Krzysztofie? Ja też tak uważam i bardzo uważaliśmy, robiąc różne nasze programy i mieliśmy pewien niepisany kodeks takich rzeczy, których nie poruszamy, z których się nie śmiejemy, bo po prostu uważaliśmy, że to jest poniżej pewnej normy i ludzkiej, a z drugiej strony gustu, o który zawsze walczyliśmy. Gustu, co się też bierze z tego, że po prostu i Wojtek, i ja pracujemy poza naszymi wspólnymi przygodami. Pracujemy w takich dziedzinach, gdzie gust jest czymś, co z jednej strony się o tym nie mówi, a z drugiej strony po prostu to widać wszędzie. W rozrywce, w show biznesie, w spektaklach teatralnych, w muzyce, w festiwalach, w sposobie prowadzenia programów telewizyjnych. To nas też łączyło wspólne oglądanie tych rzeczy i komentarz do tego, co widzimy. Ja do końca świata, jak widzę pana Krzysztofa, to będę go widziała w czepku. Przepraszam, musiałam to powiedzieć. Proszę, powiedzcie, dlaczego idziecie na wybory, panie Wojciechu? Tak właściwie szukam odpowiedzi, która by nie była standardowa, ale tylko mi przychodzi taka standardowa, bo wypada, bo należy. Panie Krzysztofie? Dlatego, że po prostu szczególnie mi zależy na tym, żeby pójść w wybory. Chodziłem, bo taki jest obywatelski obowiązek, bo nigdy nie miałem takiego przekonania, że po prostu idąc na wybory o niczym nie decyduję. Bardzo decyduję, jestem o tym przekonany i chciałbym zadecydować, żeby było tak, jak sobie wymarzyłem. Panowie, dzisiaj o 19:00 premiera waszego podcastu Man i Materna, czyli Dziady z Szuflady. Pod podcastem pewnie pojawią się komentarze. Czy je przeczytacie?
Będę się starał, chociaż ostrożnie, tym bardziej, że chyba mamy inne podejście do tego z Krzyśkiem. Ja mam takie, żeby zaczynać bez wielkiego szumu, bo ja się boję tego, co robię, nazwijmy to po raz pierwszy albo po długiej przerwie. Także ja wolałbym za jakiś czas usłyszeć, że to się dobrze rozwinęło. A ten pierwszy, to ja będę, tak jak niby nie mam tremy, to będę z niepokojem patrzył na te komentarze. Bo nie mam pojęcia, czy my nie wrzucamy jakiegoś zupełnie zmurszałego kija. Produktu. Tak. Czy to się komuś do czegoś przyda? No właśnie. Panie Krzysztofie, ja podchodzę do tego bez żadnego napięcia. Powtarzam, że sprawiło mi to spotkanie po latach z Wojtkiem zawodowe tak ogromną przyjemność, że komentarze mnie mniej interesują, bo nie robię tego dla jakiegoś poklasku, zdobycia popularności, celebryctwa czy czegokolwiek. Po prostu jest mi przyjemnie, fajnie porozmawiać z Wojtkiem o różnych sprawach, żeby się odciąć od tego, co mam na zewnątrz. Mimo że na zewnątrz również robię wiele przyjemnych rzeczy, które sprawiają mi satysfakcję i pracy w teatrze i wielu innych projektów, które prowadzę. Także komentarze... Ja nie czytam komentarzy w ogóle. Ja nie czytam, dlatego że uważam, że one są po prostu czymś kompletnie nie do ogarnięcia. Przeczytałem parę i myślę sobie, że te entuzjastyczne są nieprawdziwe, a te negatywne, których też jest sporo, po prostu są fałszywe, spowodowane, nie wiem, czy nienawiścią, zazdrością, czymkolwiek takim. Także w ogóle one mnie nie interesują. Interesuje mnie komentarz Wojtka do tego, co zrobiliśmy, bo on zawsze miał takie oczko specjalne na nasze produkty i on przestrzegał przed zachwytem, zawsze po prostu skromny chłopak, dlatego że starszy. Ja się bardzo zmieniłem. Ja chcę być sławny. To się wydarzy dzisiaj o 19. Ja jestem przekonana. Zostaniecie panowie największymi gwiazdami polskiej sieci internetowej. Dziękuję bardzo serdecznie. 19. i materna, czyli Dziady z Szuflady, dzisiaj w Onet Audio o godzinie 19. Panowie, dziękuję. Trzymam kciuki za kolejny sukces. Tak jak powiedziałam, świat się starzeje, a wy nie. A wy możecie stać się częścią tego świata, słuchając podcastu. Polecam, bo wiem, o czym mówię, słuchałam. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.